będzie o Starej Jerozolimie. Czyli muszą Państwo odciąć brzegi, odciąć tył z tymi blokami, te wieżowce wszystkie precz. Interesuje nas część obwiedziona murami dookoła, w tych murach bramy i miasto, które się w sobie nie może zmieścić, jeden dom nad drugim. Ruch, rejwach, bazar. Łapią za łokieć, wciągają do sklepu. Kup pan, kup pan. Jeszcze polski znają. Jak się masz? Jak się masz, kochanie? Kochanie, dobrze, no. Dobrze. Drogo ksi po polsku, dobrze. Drogo kupię. Ksi, niedobrze. Droga krzyżowa. Droga krzyżowa. Droga krzyżowa po polsku. Po polsku. Droga krzyżowa. I wiem dolar. This is Nasrallah Jerusalem. A, Nasrallah. Proszę Państwa, chłopiec ma na imię Nasrallah. Tłumaczę mu, że nie bardzo pasuje do kontekstu restauracyjnego, ale mówi, w Jeruzalem pasuje. Chodźcie, 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 my tutaj kupujemy tanio, sprzedajemy drogo. Dawaj, dawaj, chłopie. Dawaj, 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 dawaj. I pierścionki rzeczywiście z brylantem kupujemy w żydowskiej dzielnicy, bo w arabskiej kupią Państwo, ale identyczny mam, proszę Pana, identyczny pierścionek. Patrzymy, no rzeczywiście identyczny, tylko że ten arabski złoty pierścionek z diamentem jest zrobiony ze starego łożyska, a diamenty ze szlifowanych landrynków. Tutaj każdy jest klientem i wszystko jest towarem. Zaczynam głaskać kotka, albo jeszcze gorzej, robić mu zdjęcia. W tym momencie ten pan obok wziąłby to pudełko, wsadził kota do pudełka, jeszcze Państwu zaproponował, może Pan kupić. Za 10 dolarów sprzedam. Podoba się Panu? Po co będziesz Pan zdjęcia robił? Weź Pan do domu. 10 dolarów. Doskonały kot, proszę Pana. Wczoraj robiony był. Złota brama w murach Jerozolimy. Brama zamurowana. Czy ja mam Państwu tę bramę otworzyć? No bo jest 7 bram czynnych, ta jest zamurowana, a tak byłoby dogodnie wchodzić do Jerozolimy. Mam otworzyć? Jeżeli ktoś powiedział, że mam otworzyć, to troszkę głupio zrobił, gdyż ta brama zostanie otwarta 8 dnia tygodnia. I to będzie dzień ostatni, to będzie dzień sądu ostatecznego, 8 dzień tygodnia. Wtedy wszyscy dostaną zaproszenie i niestety nie będzie się można wykręcać, wymówić. Każdy będzie obecny na sądzie ostatecznym, więc lepiej nie dzisiaj, bo nie każdy wyspowiadany. Droga krzyżowa i paróweczki na drodze krzyżowej i można rybkę kupić, jakby ktoś chciał, albo hamburgerek w kształcie serca albo gwiazdki. Certyfikat autentyczności korony cierniowej. Tu ludzie przychodzą z różnymi intencjami, albo z modlitewną, albo dotykać kolejnego czakramu i odprawiać gusła. No i tak idą ci Ruscy, na plażę przyszli. Torba, klapki. Można? Można. Proszę, kij baseballowy, żeby ruskiej wycieczce wszystko pokazać. Dziękujemy bardzo. Jakbym Państwu powiedział na początku programu, że ktoś ukradł stację drogi krzyżowej, to by mi nikt nie chciał uwierzyć. Proszę bardzo, oto dowód. Ktoś ukradł 4. stację drogi krzyżowej. Przez całe lata tu była. Narzekałem, że jest zastawiona gaciami. Narzekałem na ten śmietnik. Złodziej wysłuchał moich narzekań, wyrwał plafon i przeniósł wszystko bliżej swojego interesu. Gratulacje moje. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, kochani.